Z tego filmu nauczysz się 10 przydatnych zwrotów, dzięki którym zabłyśniesz, rozmawiając o pracy czy pieniądzach. Przedstawię Ci dialog, gdzie poznasz te zwroty w kontekście. Zwroty są na poziomie średnio zaawansowanym oraz zaawansowanym. Ale najpierw się przedstawię. Jestem Rafał i razem z moją żoną Ulą prowadzimy profil Językowa Para. Znajdziesz nas na Instagramie, Facebooku czy YouTubie. Znajdziesz tam wiele wartościowych materiałów, które pomogą Ci w nauce niderlandzkiego. Teraz ruszamy z kursem Masz Gadane. Ten kurs to ponad 150 zwrotów z życia wziętych, które poznasz w trakcie konwersacji, a zwrotów tych nie znajdziesz ani w podręcznikach do nauki niderlandzkiego, ani w szkołach językowych. Rezultat po kursie? W końcu zrozumiesz, co mówią Holendrzy, zrobisz furorę w pracy oraz wśród holenderskich znajomych, zyskasz pewność siebie i swobodę w mówieniu. Lekcja, którą zobaczysz za chwilę, jest namiastką tego, co przygotowaliśmy w kursie Masz Gadane. Na potrzeby lekcji, którą teraz właśnie widzisz na YouTubie, analizujemy wszystkie teksty w języku polskim i przekładamy je z niderlandzkiego na polski. Natomiast na kursie, w czasie zajęć w ramach kursu Masz Gadane, analizujemy wszystkie wypowiedzi po niderlandzku. Jest to główny język, którego będziemy używać. Lekcje w ramach zajęć Masz Gadane są tak skonstruowane, że zwroty, których się nauczysz, będą do Ciebie co chwilę wracały i będziesz miała okazję przećwiczyć je w różnych sytuacjach. Po 6 spotkaniach w ramach kursu Masz Gadane masz ponad 150 zwrotów w małym palcu i naprawdę zaczniesz wymiatać w języku niderlandzkim. Zaczynamy. Hoi Dan, hoe is het? Cześć Dan, jak leci? Het gaat wel. Jest średnio, jest jako tako. De laatste tijd heb ik wat financiële problemen. Ostatnio mam kłopoty finansowe. Ik doe mijn best, maar ik sta rood. Robię co mogę, ale i tak mam długi. I tu mamy zwrot rood staan. Dosłownie stać, być na czerwono. Oznacza to, że nie mamy kasy. Łatwo to zapamiętać. Kolor czerwony zawsze sygnalizuje jakiś problem. Kiedy zaczynasz naukę niderlandzkiego, powiesz zapewne ik heb geen geld. Jest tak najbardziej ok. Kiedy chcesz skoczyć na wyższy poziom, użyj rood staan. Ik zou graag op vakantie willen gaan, maar dat gaat zeker dit jaar niet lukken. Chciałbym pojechać na wakacje, ale to z pewnością nie uda się w tym roku. En hoe gaat het met je, Luc? A co tam u ciebie, Luc? Met mij gaat het ook niet zo goed de laatste tijd. U mnie też nie jest za dobrze ostatnimi czasy. Ik ben ook blut sinds ik de nieuwe auto heb gekocht. Też jestem spłukany, od kiedy kupiłem nowe auto. I tutaj właśnie mam wyrażenie blut zijn, czyli być spłukanym. I co? W jaki sposób to wyrazić? Masz 3 opcje. Zaczynasz, powiedz ik heb geen geld. Jesteś już bardziej zaawansowany, powiedz ik sta rood. No i chcesz być najbardziej pro? Użyj ik ben blut. 3 opcje, aby wyrazić to samo w jak najbardziej zbliżony Holendrowi sposób. Wat jammer, ale lipa. Maar ga je wel dit jaar op vakantie? Ik ben zeker dat jouw gezin wacht erop. Ale z pewnością tego roku jedziesz na wakacje. Twoja rodzina na pewno na to czeka. Helaas, ik kan me dat niet veroorloven. Niestety, nie mogę sobie na to pozwolić. Zich veroorloven, pozwolić sobie na coś. Mieć kasę, żeby coś kupić. Możesz po prostu powiedzieć genoeg geld hebben. Ik heb genoeg geld. Mam wystarczającą ilość pieniędzy. Ik kan me veroorloven. Mogę sobie pozwolić. Nee, dat kunnen we niet betalen. Nie, nie możemy za to zapłacić. Ik heb veel uitgaven verbonden met die auto. Je weet, benzine, autoverzekering, belasting op auto. Wiesz, mam dużo wydatków związanych z autem. Benzyna, ubezpieczenie, podatek drogowy. Dat is veel te veel voor mijn budget. Jest to zbyt dużo dla mojego budżetu. Balen, dat kan ik er ook niet af al 3 jaar. Ja pierdzielę. Też na nic mnie nie stać o 3 lat. I tu mamy zwrot eraf kuna, czyli móc sobie na coś pozwolić. Jest to najbardziej wyrafinowany sposób, żeby powiedzieć, że jest coś w naszym zasięgu albo nie. Zaczynasz naukę, powiedz ik heb genoeg geld. Mam wystarczającą sumę pieniędzy. Ik kan me dat veroorloven. Mogę sobie na to pozwolić. Już jesteś na poziomie wyżej. I najwyższy poziom języka eraf kuna, czyli mieć to w Twoim zasięgu, w Twoim pułapie finansowym. Mark, ik wil naar Peter. Hij heeft wel de nieuwe auto en vakantie elk jaar.
Ale popatrz na Petera. On ma nowe auto i co roku jeździ na wakacje. Was ein Glücksvogel, ale z niego szczęściarz. Het is simpel hoor, to proste. Ze zijn stinkend rijk, oni są obrzydliwie bogaci. Die Familie heeft veel geld, ta rodzina ma dużo pieniędzy. Stinkend rijk, obrzydliwie bogaty. Jest to bardziej wysublimowane sformułowanie niż po prostu rijk. Ktoś, kto ma dużo pieniędzy, jest bogaty. Die Familie sieht gut in der Slappe was. Ta rodzina ma forsy jak lodu. I tutaj najbardziej wyrafinowany sposób, żeby powiedzieć, że ktoś jest bogaty, możesz powiedzieć, że jest po prostu rijk. Ktoś jest obrzydliwie bogaty, stinkend rijk. I tutaj gut sieht in der Slappe was, pływać w pieniądzach, obracać się wśród naprawdę potężnej kasy. Hey hoeft niet zo veel werken zoals wij. On nie musi tyle pracować, co my. Ik heb gehoord dat zijn vader veel bedrijven heeft. Słyszałem, że jego ojciec ma parę firm. Hij verdient geld als water. Dosłownie zarabia pieniądze jak wodę. Po polsku powiemy ma forsy jak lodu. Jest naprawdę zamożnym człowiekiem z dobrym dochodem. Możemy powiedzieć hij heeft goed inkomen. Ma dobre zarobki. Albo jak tutaj geld als water verdienen, czyli zarabiać naprawdę potężne kwoty. Hij verdient daar goed. Nieźle na tym wychodzi. Tja, als je meer zaken dan één hebt, dan verdien je een dik belegde boterham. Dokładnie. Jeśli masz więcej niż jedną firmę, zarabiasz naprawdę morze pieniędzy. I tutaj dosłownie mamy bogato nafaszerowaną kanapkę, een dik belegde boterham. Jest to określenie, kiedy mówimy, że ktoś naprawdę zarabia potężne kwoty. Jest naprawdę krezusem. Dik belegde boterham verdienen. Jest to zwrot najbardziej wyrafinowany. I znowu, chcemy powiedzieć, że ktoś zarabia dużo pieniędzy, powiemy die Person verdient viel Geld. Jak chcemy powiedzieć to w bardziej zaawansowany sposób, powiedzmy hey of they verdient Geld als Water. I jeżeli chcemy brzmieć naprawdę pro, użyjmy sformułowania iemand verdient een dik belegde boterham. Maar ken je hem goed? Ale znasz go dobrze? Hij lijkt me een leugenaar te zijn. On wygląda mi na kłamcę. Zo iemand zegt nooit wat hij eigenlijk denkt. Taka osoba nigdy nie mówi tego, co naprawdę myśli. Ik bekijk hem met argusogen. Patrzę na niego argusowym okiem. Jest to dość wyrafinowane sformułowanie, kiedy patrzymy na kogoś z niedowierzaniem. Argus, postać mitologiczna o setce oczu, która zawsze patrzyła i kontrolowała wszystko. Met argusogen bekijken oznacza patrzeć na kogoś, na coś z niedowierzaniem. Nie do końca komuś ufać. Chcemy powiedzieć to prościej? Powiedzmy, ik heb geen vertrouwen in die persoon. Nie mam zaufania do tej osoby. Możemy też powiedzieć po prostu wantrouwen, czyli nie wierzyć komuś, nie ufać. Ik vertrouw hem helemaal niet. Zupełnie mu nie ufam. Je hebt groot gelijk. Masz całkowitą rację. Ik vertrouw hem en Peter ook voor geen cent. For geen cent vertrouwen, czyli nie dać za kogoś złamanego grosza. Zupełnie w kogoś nie wierzyć. I znowu, jedno sformułowanie możemy użyć na różne sposoby. Iemand helemaal niet vertrouwen, w ogóle komuś nie wierzyć. Iemand wantrouwen, powątpiewać w kogoś, podważać jego autorytet. Możemy użyć to w bardziej zaawansowany sposób, met argusogen bekijken, czyli spojrzeć tymi oczami argusa. I tutaj najbardziej pro użycie, for geen cent vertrouwen. Czyli nie dawać za kogoś złamanego grosza. W ogóle komuś nie ufać. Z tego krótkiego dialogu mieliśmy okazję nauczyć się kilku naprawdę fajnych zwrotów związanych z pracą i z pieniędzmi. Zróbmy sobie małe podsumowanie, jakie zwroty tutaj padły i jak je wyrazić na różnych poziomach zaawansowania Twojego niderlandzkiego. Zacznijmy od pierwszego wyrażenia, czyli po prostu nie mamy pieniędzy. Najłatwiej powiedzieć ik heb geen geld. Kiedy chcesz brzmieć bardziej profesjonalnie powiedz ik sta rood. Rood staan, być spłukanym, być bez kasy. I najbardziej wyrafinowany sposób, żeby powiedzieć, że nasze kieszenie są puste, ik ben blut. Jestem zupełnie pod kreską. Blut zijn, być pod kreską, zupełnie bez kasy. Drugi zwrot, który poznaliśmy, odnosi się do tego, na co możemy sobie pozwolić, na co mamy budżet, pieniądze. Najprościej powiemy ik kan dat niet kopen. Ik heb geen geld daarvoor, tak? Czyli nie mogę tego kupić, nie mam
pieniędzy na to. Kiedy chcę powiedzieć, że nie możemy sobie na coś pozwolić, powiedzmy, i kann mir das nicht verurlauben. Sich verurlauben, pozwalać sobie na coś, mieć na coś pieniądze. I najbardziej wyrafinowany zwrot, erauf können, czyli móc coś kupić. Tak, i tutaj mamy i kann er nicht auf, czyli nie mogę sobie na to pozwolić. Nie jestem w stanie za to zapłacić. Tutaj R jest elementem tego stałego zwrotu. Erauf können. Móc sobie na coś pozwolić, nicht erauf können, nie móc być w stanie za coś zapłacić. Kolejny zwrot, który poznaliśmy, odnosi się do kogoś, kto ma dużo pieniędzy. Możemy powiedzieć, die Familie heeft viel Geld. Kiedy chcemy powiedzieć, że ktoś jest obrzydliwie bogaty, aż śmierdzi pieniądzem, powiemy, die Familie ist stinkend reich. Stinkend reich sein, być obrzydliwie, niesamowicie bogatym. Dosłownie, być śmierdząco bogatym. Stinke, śmierdzieć, reich, bogaty. I najbardziej wyrafinowane sformułowanie, Hut in der Schlappe was sieht. Die Familie sieht Hut in der Schlappe was. Ta rodzina naprawdę pływa w forsie. Ma mnóstwo kasy. Jest to najbardziej zaawansowane sformułowanie, ale oczywiście może się wyrazić także łatwiej. Kolejny zwrot dotyczył zarobków. Kiedy ktoś dużo zarabia i ma naprawdę fajne wynagrodzenie, możemy powiedzieć die Person verdient gut albo verdient viel. Gut verdienen, dobrze zarabiać. Viel verdienen, zarabiać wiele. Kiedy chcemy powiedzieć, że ta osoba naprawdę ma forsę jak lodu, zarabia dużo kasy, to po niderlandzku dosłownie zarabia pieniądze jak wodę. Die Person verdient Geld als Water. Geld als Water verdienen, czyli zarabiać kasę jak wodę. Naprawdę mieć duże wynagrodzenie. I ostatnie, najbardziej wyrafinowane, ale też może całkiem zabawne, czyli dosłownie zarabiać z obficie przełożoną kanapkę. Die Person verdient einen dick belegten Boderham. Ta osoba zarabia naprawdę kupę kasy. Ein dick belegten Boderham verdienen, zarabiać dużo pieniędzy. I ostatni zwrot związany z zaufaniem albo jego brakiem. Kiedy chcemy powiedzieć, że komuś zupełnie nie ufamy, powiemy Ich vertraue die Person helemaal nicht. Vertraue, wierzyć. Kiedy chcemy, żeby to brzmiało bardziej zaawansowanie na wyższym poziomie, użyjmy sformułowania Iemand mit argusoogen bekeken, czyli patrzy na kogoś argusowym okiem. Wtedy nie dowierzamy danej osobie. Iemand mit argusoogen bekeken. I ostatnie, najbardziej zaawansowane, czyli nie dawać za kogoś złamanego centa. Ich vertraue die Person for kein Cent. For kein Cent vertraue, czyli nie wierzyć komuś, nie postawić na niego ani grosza. Dlaczego warto znać takie sformułowania? Tak jak my, używając języka polskiego, rzadko w rozmowie ze znajomymi, z rodziną, używamy takich książkowych, najprostszych zwrotów. Mało kto powie, nie mam pieniędzy. Prędzej powiemy, jestem pod kreską, jestem spłukany. Tak samo w rozmowie z Holendrami, albo oglądając telewizję, oglądając serial na Netflixie, usłyszysz i zobaczysz wiele zwrotów, które będą odbiegały od takiego standardowego języka z kursów czy z podręczników. Po co się tego uczyć? Zaoszczędzi to dużo stresu i da Ci pełnię zrozumienia tego, co mówi do Ciebie Holender. Chcesz poznać ponad 150 takich zwrotów? Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym kursie Masz Gadane. Napisz do nas, aby poznać szczegóły.